mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Wiele osób w Polsce zastanawia się, jak można wychowywanie dziecka łączyć z zawodem aktorstwa oraz przebywania wiele czasu na treningach personalnych. Jak można to połączyć? Tak naprawdę tylko rozsądnego zorganizowania sobie czasu. Przecież miliony, tysiące, miliony ludzi i rodziców, to właśnie za kadru nasza córa się odzywa. Miliony rodziców wychowują swoje dzieci, pracują zawodowo i dają sobie radę. Akurat my mamy to szczęście, że obydwoje pracujemy w wolnych zawodach, więc możemy w miarę rozsądnie sobie planować swoje godziny pracy i wymieniać się tymi godzinami i cały swój czas spędzamy z córeczką. Na razie udaje nam się nie korzystać z pomocy opiekunki, radzimy sobie sami na zmianę we dwoje. Jest to najpiękniejszy czas w życiu, także gdybyśmy sobie tego czasu wspólnie spędzonego z dzieckiem odmówili, na pewno byśmy tego później bardzo żałowali. Nie byczymy, myszko! Zapewne wiele Polek chciałoby się dowiedzieć, jaka to jest recepta, patrząc po Pani, bo przecież Pani ma tak fantastyczną sylwetkę po ciąży. Wiadomo, że kobieta zawsze jest kształtniejsza. Jak można doprowadzić do tego, ażeby wyglądać no, po prostu tak jak Pani? Dzidzia w drodze to jest najszczęśliwszy kształt w życiu, jakiego kobieta może doświadczyć. I ja się zawsze uśmiechałam, że okres oczekiwania dziecka to jedyny moment w życiu, kiedy kobieta tyje i bardzo się z tego cieszy. Natomiast oczywiście no, warto się starać w miarę sprawnie wrócić do swojej sylwetki, nie tylko dla swojego wyglądu, dla dobra swojego wyglądu i samopoczucia, ale również i dla dzieciaczka, bo wiadomo, że mama jednak funkcjonująca w dobrej kondycji to mama, która może się więcej z dzieckiem bawić i sama się dobrze czuć i z dobrą energią pomykać z maluszkiem po mieszkaniu. Ja mam to szczęście, że mąż jest znakomitym dietetykiem i trenerem personalnym, więc zawsze mogę korzystać z fachowej pomocy Marcina i też bardzo mi rzeczywiście pomógł po urodzeniu córeczki ustawić dobrą dietę i takie treningi, jak już mogłam zacząć ćwiczyć, które nie zabierają dużo czasu w ciągu dnia, pozwolą rzeczywiście w miarę szybko wrócić do szczupłej sylwetki. Rozmawiałem z Panią, że była Pani, jest Pani bardzo szczęśliwą kobietą, bo poznała na swojej drodze właśnie Pana Marcina. Jakim mężem, jakim człowiekiem trzeba być, ażeby doprowadzić do takiego stanu kobietę? Przede wszystkim to jest chyba tylko kwestia właśnie bycia normalnym, pilnowania i trzymania wrażliwości małżeńskiej, miłości, przyjaźni. To jest istotą chyba dobrego funkcjonowania. Jaki mężczyzna powinien być, ażeby pomagać kobiecie podczas ciąży i po niej? Tatusiowie, myślę, że w dzisiejszych czasach coraz częściej i coraz bardziej się włączają w to wspólne życie rodzinne i to miłe, że w dzisiejszych czasach już coraz rzadziej funkcjonuje taki niedobry moim zdaniem i taki oldschoolowy, ale w złym znaczeniu tego słowa podział na świat kobiecy i świat męski, że kobieta to jest tylko od urodzenia dzieci, pieluszek, gotowania i zajmowania się kuchnią i domostwem, mężczyzna jest od chodzenia do pracy i zarabiania pieniążków. W dzisiejszych czasach i mężczyzna i kobieta pracują, oboje utrzymują rodzinę, oboje zarabiają pieniążki, oboje mają prawo realizować się zawodowo, a jednocześnie obydwoje w sposób rozsądny i partnerski potrafią się dzielić też obowiązkami domowymi i rodzinnymi. W związku z czym my na całe szczęście obydwoje lubimy, kochamy dom, oboje lubimy gotować, lubimy w tym domu być, lubimy zapraszać przyjaciół, biesiadować, eksperymentować różne cudne kulinaria. I w tej chwili od niedawna również razem pracujemy. Ja korzystając z mojego urlopu letniego, kiedy nie pracuję w teatrze, bo zazwyczaj lipiec, sierpień aktorzy mają urlop i mają wolne wieczory, spędzam ten czas pożytecznie i nasze dziecko cały czas razem z nami głosuje. Pożytkujemy ten czas robiąc coś sympatycznego i pożytecznego również dla innych, nie tylko dla naszej pracy zawodowej. Wspólnie pracujemy, promując kampanię zdrowego stylu życia Zyskaj Formę. Kampanię, która została już z ogromnym powodzeniem wprowadzona w innych krajach europejskich. Ma już ponad 300 tysięcy swoich fanów i użytkowników, czyli osób, które zaczęły się lepiej odżywiać, uprawiać sport, nabrały lepszej kondycji sylwetki, lepszego zdrowia i serca. I pora na Polskę. Marcin przystosował ten program i tę kampanię specjalnie dla Polaków, wedle naszych upodobań kulinarnych i naszego polskiego trybu życia. No i pewnie może Państwu możliwości dobierania produktów i dobierania niezbyt drogich produktów, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że
duża część społeczeństwa no, ma jakieś ograniczenia finansowe, więc też ważne było, żeby te produkty, z których będą korzystali, nie były zbyt drogie. Również mam świadomość, że każdy z nas ma pracę, rodzinę i obowiązki, więc też trzeba było stworzyć taki plan treningowy, żeby nie był zbyt ciężki i żeby te treningi były krótkie, więc tak naprawdę w tym całym programie mamy 2 treningi w ciągu tygodnia po 30 minut. Uważam, że to jest taki odcinek czasu, który każdy potrafi wygospodarować. Ile osób już się zaangażowało w ten projekt? Wiem, że tą stronę już tak naprawdę zaangażowało się, polubiło 2000 osób. Bardzo krótkim czasie. W krótkim czasie, więc... Czyli w jakim? Niecały miesiąc bodajże. Więc mam świadomość tego, że no chyba pomału zaakceptowali Polacy ten program i zaczynają się przekonywać. Jesteśmy z tego bardzo no, szczęśliwi. Zapraszamy, po prostu warto nas odwiedzić i zobaczyć, co to takiego. Tam sobie Państwo wszystko przeczytają, co to takiego jest. Spróbują przepisów kulinarnych i spróbują potrenować wspólnie online razem z nami i lepiej się poczuć. Jakie ćwiczenia powinna kobieta po ciąży wykonywać, ażeby dochodziła powoli do swojej pierwotnej formy? Na pewno warto to robić wyłącznie pod opieką dobrego trenera i specjalisty, który ustawi tak delikatne, a funkcjonalne ćwiczenia, które nie zrobią świeżo upieczonej mamie krzywdy. A na przykład seks, czy jest polecany po ciąży, czyli powiedzmy miesiąc po, jak to wygląda? To jest akurat tak miły zestaw gimnastyczny, że jest myślę polecany na każdym etapie życia, oczywiście wtedy, kiedy należy, można i nikt sobie nie zrobi krzywdy. Czy zmienia pan pieluchy? Ja już mam 2 dorosłych bliźniaków, które mają 17 lat i naprawdę jestem... I nadal zmieniasz im pieluchy. Nie zmieniam pieluch, ale jestem już naprawdę doświadczonym tatą, także nie ma z tym problemów. Nasza starsza młodzież jest parą cudownych nastolatków, bardzo uczuciowych, kochanych, mądrych i jeżeli nasza mniejsza córa wyrośnie na tak wspaniałą dziewczynę, jaką są starsze dzieci męża, to będziemy bardzo, bardzo szczęśliwi, bo brat i siostra są bardzo dobrym przykładem. A czy chodzili Państwo do szkoły rodzenia? Nie chodziliśmy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę gdzieś tam intuicyjnie wiemy, którą drogą obydwoje kroczymy i co powinniśmy robić, żeby to było zgodnie z naszym trybem życiowym. Tak naprawdę, jeżeli przyszłe mamy są pod opieką dobrego lekarza, to tak naprawdę również lekarz, który przygotowuje kobietę do roli mamy, bardzo dużo ważnych informacji uczy kobietę. I jeżeli ktoś nie ma na to czasu albo nie czuje takiej potrzeby, żeby akurat do takiego rodzaju szkoły chodzić, no to można się bez tego obejść. Zauważyłem, że naprawdę w państwie ta prawdziwa miłość wrze po spojrzeniach, po gestach, po tym jak się państwo tak ciepło o sobie wypowiadacie. Jak to było odbierane w towarzystwie? Bo wiadomo, że w Polsce no ludzie są mało tolerancyjni ze względu na wiek. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest, jeżeli ludzie potrafią być wspaniałymi partnerami, rozumieć się, wspierać w życiu wzajemnie, bardzo się kochać, szanować i to jest ich prywatna sprawa, jakie ich dzielą różnice wieku. To dla Państwa było takim najważniejszym wyznacznikiem tej takiej miłości, że Państwo dowiedzieli się, że tak, to jest ta miłość. My jesteśmy dorosłymi ludźmi, my się poznaliśmy jako dorośli ludzie z dużym bagażem doświadczeń, z już określonym światopoglądem, wiedzieliśmy czego chcemy, dużo w życiu obydwoje przeszliśmy i to nie było uniesienie nastolatków, tylko wiele czynników świadczyło o tym, że oprócz tego, że jest miłość, namiętność, jest przede wszystkim przyjaźń. Są różnego rodzaju wspólne pasje, jest podobne tempo życia, które kochamy i to jest istotą chyba szczęśliwego związku. Ja sobie pomyślałam też jeszcze o jednej rzeczy, o której pan wspomniał, że to myślę, że nie tyle różnica wieku ma dla ludzi znaczenie. Myślę, że większe znaczenie ma to, o czym pan wspomniał akurat w kontekście bardzo pozytywnym, że czasami po ludziach, którzy idą sobie wspólną drogą życiową, widać, że po prostu są razem szczęśliwi, że się kochają, że się wzajemnie cenią, szanują, że się wspierają zawodowo, że tworzą fajną, normalną, szczęśliwą rodzinę. Zawsze znajdą się tacy, których to będzie kłuło w oczy,
którzy będą się z tego śmiać, którzy będą sobie z tego kpić, którzy będą nas za to nie lubić. Zawsze będzie mnóstwo bezinteresownych wrogów, któremu Bogu Ducha w życiu zawiniliśmy, nic złego nie zrobiliśmy, a będą nas bezinteresownie nie lubić, krytykować, no bo. Po prostu. I trzeba mieć do tego dystans, bo nie można się takimi rzeczami sugerować. Nigdy nie będzie w życiu tak, że wszyscy Cię kochają, wszyscy Cię lubią i wszyscy akceptują Twoje życiowe drogi. Trzeba sobie dobierać takie grono osób i takich przyjaciół, których my sami szanujemy, z którymi mamy wspólne drogi życiowe, którzy są ludźmi godnymi naszej przyjaźni, miłości, wspólnie spędzanego czasu i zaufania, a takich, którzy złorzeczą na wszystko i wszystkich, daleko od siebie trzymać, obchodzić dalekim łukiem, się w ogóle nimi nie przejmować, umieć się z nich śmiać. Tak naprawdę miłość przetrwa najgorsze i wszystko. Oby. Trzeba w to wierzyć, że coś takiego jak żyli długo i szczęśliwie, to nie jest tylko w bajkach. No, miejmy nadzieję, że można żyć długo i szczęśliwie, nie sprzeczać się, nie żyć i wychowywać fajne córki, nie?